Hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Emper i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, dzisiaj Emper dzienny i możecie mieć lekkie déjà vu po ostatnim odcinku, a raczej déjà vu, jak to wszyscy mówią, bo déjà vu jakieś to, no mniejsza z tym. Więc tak, moi drodzy. Dzisiaj trochę podobnie jak wczoraj, ale od obcych nie zaczniemy, najwyżej skończymy. Po pierwsze tutaj w miesięcznym no będzie co robić na nomadach. Będzie trzeba trochę polecieć po tą dowódczynię, ale spoko, to się raczej uda na nomadach na spokojnie. Zmiany kształtnych można sobie zaraz puścić w sumie, bo puszczałem. Nie, dzisiaj nie puszczałem, więc spokojnie. I tutaj ten darmowy obrót, który Wam ostatnio mówiłem, to teraz mogę pokazać. Czyli tak, robimy sobie tak, że kręcimy i liczymy zużyte losy. Na razie jest zero. Zero zużytych. Jak nam wydropią w ogóle te losy tutaj, to jest jeszcze lepiej. Zero zużytych. Teraz mamy 30 zużytych. Dobra, zatrzymajmy sobie to. Mamy VIP-a. I teraz mamy 60 zużytych. No to jakieś badziewie. I dostajemy 150, czyli 150 minus 60 to jest 90. Czyli jesteśmy 90 losów na plusie. I to jest naprawdę dużo. Naprawdę, więc to mega się opłaca. Polecam tak robić. Bo to jest metoda, którą możecie sobie co drugi dzień, bo koło fortuny się co drugi dzień nowe pojawia, dostawać 90 losów, czyli to nam daje około 1000-1400 około miesięcznie. Więc całkiem sporo, ale myślę, że większość tak będzie farmić, więc to do topki nie za dużo pomoże. Okej, to tak. Pierwsze jakieś maszynki by się przydały, ale znaczy osłon nie będę robić, w sumie no nie ma za co robić, ale już prędzej chorągwie. I się przecimy. O nie, nie ma tego. Okienka trzeba kupić. Dobra. O, tak automatycznie się stawiają te chorągwy, jak się kupi już. To nie wiedziałem, że tak jest. To fajnie. Okej. No w szpitalu nie będę tutaj nic leczyć z tego raczej. Można by w końcu ulepszyć ten szpital, żeby było jakieś 500 miejsc. No ale czekam na tą aktualizację, gdzie będzie możliwość tam segregowania, czy chcemy rubinowe, czy nie rubinowe jednostki, bo to naprawdę to będzie dość istotne. Dobra, na Rainbowie chyba się tu dużo nie pali, ale jednak coś się pali. Coś się pali, czego w sumie nie wiedziałem, że to... Myślałem, że to już jest zgaszone, a to nie jest zgaszone, więc... Po prostu się pali, tylko że się palą jakieś pojedyncze budynki, więc... Możemy na przykład targ zgasić, który kosztuje połowę magazynu i to w sumie całkiem się przyda. Okej, okay. I tak, i teraz idziemy sobie na Lightnessa, bo tutaj mogę jakieś naprawy porobić, bo jest dużo surki i przy okazji żywność też potem się nabije, ale dobra. Tak, tutaj są spichlerze trzecich leveli, okej. Więc chyba z 4 naprawy wejdą, może 5? Czekajcie. Zaraz zobaczymy, ale miałem 1200 na minusie. Co nie, zaraz zobaczcie, ile te naprawy spichlerzy zwiększają produkcję. Już pewnie będzie plus. No już jest na plusie produkcja. No o 750 jeden spichlerz zwiększa, co nie, więc... No to jest naprawdę mega dużo. Potem jak coś się teraz buduje, czemu ja tak używam piątek w ogóle, tak marnuję to strasznie, masakra. Powinienem używać piątki, jedynki i trzydziestki. Może trzydziestek mam dużo. No i tak, jeszcze jeden mogę zgasić, dobra. Zobaczcie, jaka będzie produkcja zmieniona, strasznie zmieniona. Okej, to już się zrobiło. I zobaczcie, produkcja się zwiększa 3500 po paru. W ogóle czemu to tu jest? Come on. Nie można wykonać tej czynności, super. Okej. Więc tak, przejdźmy sobie jeszcze na Amazinga, ale tutaj chyba nie ma sury, żeby to cokolwiek gasić. No nie ma. Dokładnie tak. Ogólnie sprostowując sytuację z moim wybitym palcem, to palec nie jest wybity, a palec jest stłuczony, czyli jakby nie trzeba go nastawiać, a tam coś tam z torebką stawową się stało. Nie będę wam tłumaczyć dokładnie, bo nie chcę tutaj wychodzić na jakiś wariatek, żeby wam dokładnie tłumaczyć, bo nie wiem, jak to dokładnie jest, ale wiem, że coś z torebką stawową w tym stawie jakby w palcu jest, więc coś tam się... O Jezu, ile to surki zjadło, najgorzej. A dobra, to przynajmniej nam mocno poprawi produkcję powinno. No 2300, całkiem dużo. Dobra. To jakiś... Spichlerz by się wyrwało, no zawsze jakiś pierwszy level niech się naprawia, dobra. Okej. I tak. Zaraz sobie surkę z głównego prześlę na jakąś krainę, to pewnie będą szczyty. Dobrze, tutaj jakiś spichlerz średniego levela, no mógłby być jakiś piąty albo no, szósty. Aha, on się nie pali, dobra. No to ok.
Ogólnie myślę też nad nowym contentem. Jeżeli ktoś doobejrzał odcinek do tego momentu, mam nadzieję, że większość z was, to mogliście zaproponować coś nowego niż Empire, bo Empire jest takie trochę monotonne, niewiele się tutaj dzieje i szczerze granie w Empire jest całkiem przyjemne, ale nie mówię, że nagrywanie nie jest oczywiście, ale nagrywanie jest trochę monotonne i myślę, że nie jest jakieś super ciekawe też, więc chciałbym ten content tutaj jakoś uciekawić, że tak powiem. Dobra, tutaj mamy. Okej. Okay. Patrzcie, że produkcja się zwiększyła kuźwa o 2500, więc no. Ten się nie pali, spoko. Te jedyneczki, dobra. No też te spichy dużo kosztują na naprawy bardzo. Jak ktoś mnie ogląda z Rebelki, to będzie patrzył, że och, miarze, palące się spichlerze. No nie no. Ale dobra, ale produkcja przynajmniej się ogarnia jakoś. Drugi level, trzeci level, no to już do kitu trochę. A, okej. Okay. A ty nie masz spichlerzy, które mają jakąś taką produkcję wysoką? 17%? 23% to chyba to... Nie, jak ulepszyłem, o Jezu. Dobra, niech się ulepsza, ale w sumie nie, bo mam surkę na ZG i... Okej, okay, zostawiłem sobie tyle, żeby odblokować Berry. Berry jest jeszcze... A, super, 12 godzin. Świetnie. W ogóle zobaczmy, jak ten ranking, co wczoraj tak się śmiesznie pozycjonował. No okej, okay, tu się chyba nic nie zmieniło praktycznie, a tutaj... No tutaj też tak lecą jak leniwce jakieś, no kompletnie nawet nie... Nawet mniej niż dwa razy mniej ma, co pierwszy u niebieskich, to ponad dwa razy mniej ma pierwszy u czerwonych, więc widzę, że się nie śpieszą za bardzo. Ale dobra, w takim razie nie będę Berry odblokowywać, tytuł się nabije na inwazji i będzie dobrze. Będzie się żyło jakoś. Choć zbroj jest, żeby się przydał, ale i tak no, na razie produkcji żadnej nie mam. Wojska odwerbować jakoś szybko na ustawkę się nie da rady po prostu, bo no, są takie minusy, że nie ma jak tego utrzymać. W sensie nie minus, tylko ja mam na myśli, Jezu, czemu coś ulepsza? Mam na myśli produkcję po prostu jakby, która by umożliwiała mi utrzymanie wojska na ustawkę, a tego wojska sobie zaplanowaliśmy całkiem dużo i no ciężko będzie z taką produkcją po wojnie trzymać takie wojsko, więc no się nie uda raczej szybko tego załatwić. Przepraszam, jeżeli ktoś jest zawiedziony, że ustawka będzie późno. No to jakiś drugi level, dobra. No ale no tak wyszło. Więc no sorry. Okej, okay, produkcja jest już jakaś ogarnięta. Zaraz zobaczymy. Bo zbrojnie się nie wpływa na krainy, więc 18200, no to jest okej. Okay. Liczę, że do 19k chyba wrócimy, myślę. Aczkolwiek sura się skończyła. Okay. Nie, 18300, no dobra, jest okej. Okay. Da się żyć. Ogólnie też trzeba by wioski ogarnąć, ale mam żetonów 11. Aha, to jest drewno, no nieważne. Więc za 10 żetonów bym sobie mógł wioskę ulepszyć, ale nie mogę, bo ona kosztuje 20. Więc można by sprawdzić, jak tam na piaskach albo na zimie wioski się trzymają. No tutaj wioski są chyba za 10, więc to można by ulepszyć. Jeszcze na zimie zobaczę, ale tu mam chyba tylko jedną w ogóle, tą prywatną kupioną, więc... No i ona jest na wysokim dość levelu. Tu za 20. Okej, okay, to na piaskach sobie kupmy wioskę. I trzeba będzie te żetoniki, kurde, powbijać trochę. Dobra, produkcja jest 12,80. No, się pali połowa, nie połowa, tylko większość spichlerzy, no to lipa trochę. A te też są za 10? Te też. No to bym chyba... No nie wiem, może wyrównajmy ten, żeby było. A ile to daje? Tyle samo, 2%. To weźmy ten, żeby było porówno. Dobra. To mi zwiększyło o 32 produkcje, więc nawet okej. Okay. No... Spichlerze trzeba by zgasić, więc w sumie resztę surki można by wysłać sobie jakieś drewno, jakbym gdzieś miał. Jest, jak mi się te guziki mylą. Jakby gdzieś było jakieś drewno, ale nie, no dobra, na szczytach coś jest. Co można przesłać, żeby po prostu lepiej z tym było. Okej. Okay. Dobra. I żeby coś jeszcze pogasić, żeby była produkcja, żeby się po prostu dało jakieś wojsko trzymać, bo teraz mi co drugi dzień praktycznie wojsko zdycha. Wyobraźcie sobie, bo po prostu nie ma jak go trzymać. Okej, myślę, że jakieś topowe spichlerze trzeba by było. Co tu się dzieje? Jakieś się naprawia jakiś? Naprawiać, żeby produkcja się naprawiła. To jest najważniejsze w sumie. No czyli została nam ta 12 i ta 13 i ta 12. Ojeju. No to jak ja to zrobię? Okej.
Ten ma 56, ten ma 100, no to na pewno ten naprawimy. Teraz zobaczcie, że jest 12200, co nie? I bęk, jest 14 prawie, więc 1800, no to jest mega dużo. Ale tak jak zauważyłem wcześniej, to praktycznie leci dwa razy więcej. Dobra, z lightness jeszcze wezmę, bo już chcę, żeby to, wiecie, żeby już tam ten kolejny spichlerz naprawić, żeby ta produkcja jeszcze bardziej ogarnięta była. To już będzie miło, jak będzie jakieś 15k, to już będzie się dało jakieś wojsko trzymać, aczkolwiek ono się i tak tutaj już trzyma coś tam, ale no ile tego jest? 4700 wojska, no to jest tyle, co kot napłakał. No więc trochę mało. Okej, ten ma 56, ten ma 75, do tego trzeba naprawić, dobra? Mamy 14k i będzie zaraz trzecie. 15200 strzela. No 15 czy 13, come on, 15 raczej. 15200 około, tam za okrągleniu. No i spoko, i fajnie, bo ta produkcja jest ważna właśnie, żeby to podboostować. Dobra, więc weźmy sobie teraz jeszcze jakieś wojsko, karnijmy i będzie spoko. No, więc to empire dzienne, widzicie, może tak nie zachwycać czasem, ale wybaczcie, bo to no 5700 wojska, tutaj jeszcze produkcja na plusie, to już lepiej, okej. Ale wiecie, postaram się czasem robić jakieś ciekawsze odcinki, jak coś będzie wychodziło czy coś, albo jak jakieś topki, a tak to zobaczymy. Na razie ciśniemy empire dzienne, nowa seria, trzeba ją ogarniać, nie? No, ale myślę, że dobrze idzie, że jest spoko, nie? Okej, na postach też trzeba wyfarbować, jak nie ma na zero produkcji, bo na razie na tyle mało gram, że żywności nie zdobywam. A tu jest plus, bo pamiętam, że gasiłem tutaj. No i 6500 wojska, z czego to chyba wszystko to... Tak, dokładnie całe wojsko, co są ciężko zbrojni, więc no nieźle. No, amazingu chyba jest na zero, tak, więc tu nie będę nic werbować. Mogę jednego dorzucić, żeby... I tak chyba zdechnie. No nieważne. Mniejsza z tym. Tutaj się robi wojsko, ale jest minus, to sobie to utrzymam na spokojnie. Albo na ZG w sumie prześlemy, na ZG jest plus, więc tak trochę... łopatologicznie, no ale dobra, szlachectwo jest jakie? Chwała i jest kolorowy def za... na hell? Co jest w ogóle za próg? Chyba tam puszczmy jakieś ataki, no, żeby chwałę przynajmniej wbić. Oczywiście nie mogę sobie tych typów, w sensie obcych, wiecie, jak się nazywa. Zapomniałam tą nazwę, jak długo nie gram, zdetronizować. Choć mogę w sumie, bo trochę jeszcze mam. Więc tak do dwóch, do trzech mogę. O, ten się trafił nawet taki... Nawet średni. Co i tak jest dobre, no. Kurde. Dobra, kruk i lecimy z tymi falami. Mam nadzieję, że wojsko mam na ZG. Chyba mam. Nie, nie będę mieć ciężko zbrojnych. Znaczy nie ciężko zbrojnych, tylko... O Jezu, ale mam mało wojska. No dobra, to jeden atak już ustawmy tak ręcznie. Okej. I tak. Ogólnie wracając do tego kontentu, to coś nowego, jakiś powiesz świeżości trzeba zrobić, może nie tyle co Fortnite wpierniczyć na kanał, co coś nowego, coś ciekawego, no. Zobaczę, co się wymyśli, ale możecie dawać propozycje, byłoby bardzo, bardzo miło. Może jakieś vlogi, czy odcinki takie lifestyle'owe, nie wiem, ale nie wiem, czy to się wam spodobało. W sensie nie, może nie jakieś pranki i wskakiwanie do wanny z herbatą. Może nie coś takiego, ale coś, co by miało trochę sensu. Dobra, więc myślę, że to tyle z tych rzeczy do ogarnięcia. No i sprawdźmy sobie ostatecznie forum, czy coś się tu dzieje. Zapewne nie, bo to forum jest zdechnięte, że tak powiem. Okej, Galeria Sław. Czy coś się tu jednak dzieje? Dobra, trzecia runda. Okej, no to to było, że się przepustka jest tańsza. Okej. Galeria Sław Zewnętrznych Królestw. Czyli tak, co? O, oczyść swoje buty. To nieźle, o kim ptaki będą śpiewać. To nieźle. A oczyść swoje buty, że to jest hala, znaczy galeria. W sumie galeria. Więc spoko. Wróciłeś z zewnętrznych krain i chcesz widzieć, czy dołączyłeś do Galerii Sław. Oczyść podarte buty. A, podarte, dobrze, przepraszam. Dobra, zobaczmy, co to jest, bo to... To jest top 500, co nie? I mnie to tak jakby nie ma. Co to jest? Anonimowy jeż, co? Fajnie, że hiena, bóbr, kojot, kameleon i jeż tworzyli ten dokument, ale dobra, nie wnikam.
Więc tak, czy oni to pisali ręcznie? Jeśli tak, to współczuję, ale dobra, jednak na coś te pieniądze z Rubinów są. O, fajnie, że jest 504 miejsca ogólnie. No nieważne. Dodaj więcej wierszy. No nie. Kalinix tutaj jest. To jest Tork. Tych typów widziałem, jak się bili o to. I tutaj jest, no tutaj zjechaliśmy na sam dół. I tutaj jacyś inni. No nie wiem, mnie tu raczej nie ma, nie sądzę. Jestem tu? Nie. Preteders, okej. Okay. Ende ma. Ma w niku. Okej. Okay. Tutaj nie ma. I tutaj też, nie, tutaj jest to. Pewnie ten sam typ. No. Spoko, czyli to jest chyba prawie to samo, co to, okej. Okay. O nie. Igor der Gross. To nie jest, nikt se kurde wymyślił. Dobra, no więc tak. Więc tak. Ktoś tu do mnie napisał, ale na odcinku nie będę może lepiej otwierać. Zobaczcie jeszcze, ile jest VIP-a i niedługo będzie kręcenie kołem fortuny, więc zrobimy... O Boże, już dużo trochę. No i 9 level cisnę. Kiedyś miałem więcej, ale pamiętam, że długo nie grałem. Ogólnie pozdro, bo mam nadzorcę na 8 miesięcy, więc o to się nie muszę bać, żeby go kupować. Jeszcze wypadałoby coś takiego z rabusiem przynajmniej na 3-4 miesiące zrobić, ale to by kosztowało już jakieś 20 tysięcy rubinów pewnie, czy coś koło tego, tak strzelam. Może troszeczkę mniej, jakieś 17, no trochę. Dobra, więc... myślę, że to tyle. Dostałem wczoraj szklany medal, bo już nie dogonię tych typów po prostu. Postaram się na nomadach trochę bardziej. No i w ogóle typ ma 7 srebrnych, nieźle. Znaczy, no może nie nieźle, ale same srebrne se wbija. No i mam nadzieję, że jakoś fajnie to wyjdzie. Więc zostawcie łapęcie w górę. Dzisiaj już mogę tak w ogóle rękę zginąć, nie? Więc klikajcie tam na dole. Oczywiście palec też zgięty, no ale nieważne. Tam na dole subskrybuj i widzimy się w kolejnych odcinkach. Więc na razie, piona. Pa, pa.